Rzeczywiście Śląskie jest bardzo ciekawą destynacją turystyczną, ale ja dzisiaj po zwiedzeniu zamku w Pszczynie uważam, że to jest miejsce, od którego na pewno trzeba zacząć zwiedzanie Śląska. Chcemy pokazać, że tworzymy bardzo zwarty, dobrze przygotowany produkt turystyczny. Ja nie przez przypadek trzymam w ręce księżną Daisy, ponieważ Daisy łączy nasze miasta, a tak naprawdę rodzina Hochbergów, czyli zamek w Pszczynie i zamek w Książu. I dzięki temu udało nam się naprawdę stworzyć fantastyczny produkt turystyczny, czyli przejeżdżając zarówno na Dolny Śląsk, jak i na Górny Śląsk, macie Państwo wspólne elementy i warto te elementy zobaczyć. Dzisiaj jest na targach turystycznych, mamy o wiele więcej atrakcji turystycznych, które jakby uzupełniają nasz produkt turystyczny. To są przede wszystkim Beskidy. Pszczyna jest bardzo takim przyjaznym miejscem, jeżeli chodzi o turystykę taką aktywną. Jest gdzie jeździć na rowerze, jest gdzie spacerować, bo mamy bardzo ładny park zabytkowy pszczyński. Mamy też w takim okresie wakacyjnym wiele imprez, takich jak na przykład ta. Mamy mnóstwo atrakcji, przejazd koleją, jest letni tor saneczkowy, jest górska plaża z leżakami, jest kino plenerowe. W tym roku przypada setna rocznica głównego szlaku beskidzkiego. U nas możecie zobaczyć maszyny. Właściwie zaczynamy od krótkiego rysu historycznego, kiedy powstało drukarstwo, jak kiedyś drukowano. Potem przechodzimy do zecerni, czyli ręcznego składu tekstu.